Witam serdecznie. Piękny, mroźny wieczór. Bóg jest wielki. Wszystko jest piękne. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiałam przez telefon z osobą, która nie była w Jawie, jest daleko po Jawie. No i tak rozmawiamy, co dzisiaj. No, miałam grochówkę. A ja bez mięsa lubię zrobić. Jak? No groch, włoszczyzna, przyprawy, ziemniaki. Potem jeszcze jakieś tam na koniec sos sojowy i tak dalej. Fajnie ten zapach, ta marchew słodka. No oczywiście ziele angielskie. Ale to bez mięsa? A to można tak? To w ogóle to jest możliwe? Drodzy Państwo, te nawyki, że czy to jest możliwe? A ktoś mi powiedział, no ale na czym gotowałeś, jak nie na mięsie? No jak to na czym? Na kuchence mikrofalowej, nie? Nie, na kuchence tej elektronicznej. Indukcyjny. To na tym. Albo też mam kuchenkę elektryczną jeszcze. A to nie na mięsie, nie, na kuchence elektrycznej. Drodzy Państwo, te nawyki. Nie jesteśmy lwami. Chodzi o to, zaraz udowodnię, nie, żeby nie wpadać w skrajności. Też dogryzłem do grochówki, przyznam się, kabanosik dogryzłem, bo akurat był. A gdyby nie był, to bym sklepkę też zjadł. Mięso ma być dodatkiem. Słyszałem, że u Niemców jest jako przyprawa. Już wiele było pisane. Jako dodatek, a nie główny pokarm. Nie jesteśmy lwami. Jak słyszałem u mojego przyjaciela takie zdanie, pozdrawiam. Nie jesteśmy lwami. Zaraz udowodnię. My jesteśmy, układ pokarmowy jest roślinożerny. U lwa jest, jelito ma 3 metry długości, a u człowieka dorosłego 13 metrów długości. To też już coś mówi. Układ zębny dalej. Udowodnię. Teraz tak, wleję na tę podstawkę wodę i spróbuję wypić, bo chodzi o to, że zwierzęta roślinne zasysają, a zwierzęta drapieżniki, co jedzą mięso, chlipią, tak jak kot, lew i tak dalej. Wszystkie, co jedzą mięso, językiem zawijają, a rośliny zasysają. Spróbuję, czy ja będę zasysał, czy chlipał. Nie będę sobie podpowiadał, sam siebie zbadam. No językiem nie pasuje mi. Zasysałem. Jestem roślinożerny. Naprawdę, roślinożerny jestem. Zasysałem. Tak. Nie wpada w skrajność według mnie. Ale potem te różne choroby i tak dalej, jako dodatek. Jak to możliwe unikać? Kapustę z kaszą jęczmienną, teraz gorącą. No, zasysałem. Drodzy Państwo, jeszcze raz, bo nie wierzę. Zasysałem. Naprawdę. Dziękuję za wysłuchanie. Bądźmy w dobrym nastroju. Tak. Fryderyk Chopin powiedział, że człowiek smutny jest niewiarygodny. Człowiek radosny jest wiarygodny. Dziękuję za wysłuchanie.